Cześć mordeczki, oto dzień 11. Mamy nową buteleczkę, czyli nowe zadanko tutaj wpadnie. Okazuje się, że sekcja z włosami, czyli z tym zarażeniem od włosów, już jest sprawa załatwiona, ale mamy tu jakiś taki dezynfektant, tak? No jak widzicie, jest tu taka kulka, która jak odrzucam, to ona robi skok w górę. I cały motyw polega na tym, że będę musiał to aktywować, podrzucając parę razy w górę, no i mam parę sekund na to, żeby to tam podać jakiemuś typowi, nie? Więc łatwo nie będzie. Porozdzielałem zadania. Stawiamy dzisiaj na przychód. Musimy zrobić mydło, ale zanim zrobię mydło, to niestety musimy zrobić hit resistant fabric. Więc ciśniemy z tematem. Ja już tu mam porozdzielane obowiązki. To jest taka najnudniejsza część. No i działamy. Czas rozpocząć dzień. Bla, 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 bla. Wykonano testy, w 90% przypadków to jest spoko w ogóle środek, nie? No. Mamy wziąć ten produkt, co się nazywa Fiui, no i dezynfekujemy po prostu włosy kolonistów. Musimy potrząsnąć, no i generalnie nałożyć. No i musimy na 10 kolonistów to użyć. 3, 2, 1, go, 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 go. Ty idziesz na recykling. Na recykling też ciałek troszkę potrzebujemy, więc ja sobie tu pozwolę na szybki recykling. Ty masz jakieś zadanie, wypad. Od żółtych nie bierzemy. Ty jesteś ten zły. Pass the present to the pastor. Musimy jakiś prezencik dać dla pastora. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. 220 kasy to jest tam bieda. Tak naprawdę to mi się nie przyda. Dobrze. Ty jesteś założony. Hair limit jest już osiągnięty. No właśnie, hair limit osiągnięty, bo tutaj się nie wyrabia. Musimy to upgrade'ować na wyższy poziom, żeby tutaj jednak robiła te woven threads. A wy jak to robicie? Czegoś tu brakuje. Czego wam brakuje? Ani jednego żeście nie zrobili. Moment, moment. Co tu jest potrzebne? Skóra. I woven threads, to wszystko mam. Po 138 jest potrzebne. Woven threads mamy 260 i skóry. 58, skóry kurde leżą. Skóry leżą. Mógłbym subgrade'ować jeszcze bardziej, ale nie wiem. Mineralsy. Aj! Szlak by to. No to nie, no to będziemy leżeli. Niech robią. Na razie tu później przerzucę. No i przerzucę łebka. Mamy coś ponad stan. Mamy ponad stan skór. Ja myślę, że zupgrade'ujemy sobie na wyższy poziom to, żebym miał większy stok. I wyczerpałem się z kasy. No i dobrze. Ty jesteś też tutaj do przerzucenia, agencie. Ty idziesz na paliwko, na doładowanko, ty idziesz na paliwko, jest podładowane i więcej ciałek potrzebujemy. Dużo więcej ciałek. Przyszedł kolejny agent, ale my mamy wykonane zadanie. I teraz tak, leder możemy wyrzucić, mineralsy wyrzucamy, wszystko co dla żółtych wyrzucamy. Mięso jest potrzebne, mięso możemy zrobić. No i teraz, mydło potrzebujemy, żeby robić mydło. To potrzebuje fats i bone flour. Czyli generalnie to wszystko będzie musiało hulać. Więc ty chciałbym, żebyś robił mięso. Ty robisz kości, ok. Minerały mi nie są potrzebne, więc możemy zrobić tak, że on będzie produkował fatsy, ty będziesz produkował kości. Oczywiście quality complex. Dziady cholerne, więc wam zdamy tak. I przerzucimy cię do mięsa. Chociaż nie wiem, czy ty nie pracujesz Blood Section tylko. Okej. Okay. Fabryki się zaczynają robić, mięso się robi, mydła jeszcze nie jestem w stanie ruszyć. Włosy mi są potrzebne, żeby mieć woven thread. Wygląda sensownie, wygląda sensownie. Niestety poziomy stresu rosną na potęgę, no i tu jest straszny problem. Kamrat. We need to stop the spread of superstition through Vert 5. The fantastic can only control the masses. Mamy zatrudnić Team Reda, żeby pracował dzisiaj na zmianie. Team Red.
Do czerwonych dostaniemy punkty. Team Red, ale to bym musiał kogoś zrecyklować. A tamten gościu był ten zły, a to jest ten dobry, Revolution, nie? Jemu ufam w miarę. Pochodzi z gazetą. Kto by nie ufał człowiekowi, który ma gazetę na mordzie, nie? Więc ja bym go wziął, tylko jest mi potrzebny jedna karta zatrudnieniowa. Team Red, dobrze. Weźmiemy Team Reda z dwoma okularami, tylko muszę kogoś zrecyklować. To będzie Patrick Owen, nasz koleżka, który i tak nie przynosi żadnych przychodów. Chyba, że mamy jakiegoś śmierdziela, zobaczmy sobie, czy jest jakiś stinker. Też Neo powinien być zrecyklowany, ale on jako jedyny ma dobrą produktywność. Nie mamy żadnego stinkera. Jak na złość dzisiaj nie mamy żadnego stinkera. Ajajajajajajajaj. Tylko tego nie mogę Patryka, bo on jest z karty dodatkowej. Muszę Chili Please dać. On też jest taki se, więc sorry ziomeczek, idziesz na recycling. No i wszyscy dostali debuffy. Ja. Distracted dostał, Wali Junior. Co daje Distracted? Wali, Wali, tu jesteś. 10% szans na to, że produktywność nie zostanie zwiększona do przeżycia. Boniek. Dostaje 100 stresu co godzinę, więc Boniuś tutaj będzie na wylot. Teddy jest insane. Pracownik, zmienia mu się produktywność 50 do 150% i szansa na wypadek 5%. Kiepsko. Gartak. Gdzie jest Gartak? Dostał Greedy. Jak będzie robił skóry, no to mu spada produktywność i on chce plus 10 dolców więcej na koniec zmiany. Do przeżycia ten debuff. I Dr. Frozen. Powolny, czyli kompetencje mu rosną wolniej. Tak ma w miarę wysoki level, więc ten debuff nie jest taki zły. Myślałem, że będzie gorzej. Ale dzięki temu mam kartę. Dobrze, to ty idziesz na spalonko. To jest Team Red. Ale jest kiepski. From today shift, czyli tak musimy dać, dobrze. No i teraz on się tu zatrudnia gdzieś, tak? Gdzie ten jest gościu? Nie wiem, co on robi. Patrzymy, gdzie on się pojawił. Tu jest Team Red. I co on musi być? Do not interfere with the employee's training. Mamy nie przeszkadzać mu w treningu. Ale to co, mam go gdzieś wrzucić? Okej, on sobie ma coś tam robić. Dobra, nieważne. Przyszło mi dwóch pracowników znowu. Jest Don't Know Who i sam Shibu. To jest stockpilerem, więc mogę cię tu wrzucić. Będzie lepsza produkcja, ale zaś mi brakuje składników. Brakuje mi tych woven threads chyba. I brakuje mi, ciągle mi brakuje tu skór. A ty, masochista, blood section. Oni tu dobrze zapierniczają. Listek, ty może cię przerzucę na odpoczynek. A ty tutaj pomożesz po prostu. I tak to zostawimy. Tak to zrobimy. A ty pozyskuj tu krew z automatu. No. Tak się musi dziać, tak musi być. Głosów mamy generalnie bardzo dużo. Te woven thread powoli się produkuje, 36. Chyba, żebym kogoś tutaj przerzucił, żeby miał lepszą produktywność, nie? Na przykład facy nie są mi potrzebne. Jakbym ciebie przerzucił stąd tu, to jest 46, to byśmy mieli 49, więc troszkę więcej. Dupy nie urywa ten skok, przeskok, no ale lepsze to niż nic. Chyba, żebym zwiększył za 400 produktywność. Chociaż najbardziej to tutaj ze skórami leżymy. No bo skinów mamy dużo, tak? No właśnie, skinów mamy dużo, tylko to się wolno produkuje, więc teraz mamy, zobaczcie, 71. Jak zupgrade'uję, to mamy 81, więc będzie znacznie szybciej to szło. Ale kasy poszło jak lodu. Więc działamy. Jeśli chodzi o mięso, to tutaj z mięsem troszkę jest słabo.
No ale mamy jeszcze dużo czasu. Dobrze, ty jesteś spoko, ziomeczek. Przerzucamy cię, wchodzisz na zakład, do roboty. Idziesz na recykling, okej, paliwa nam tu nie starcza. Sorry, ale jedną mu mogę poświęcić. Nie. Zdążyłem. Prawie bym skopścił robotę. Ty możesz, nie, chciałem kurde na paliwo. Pyk, pyk, pieczątka, wchodzisz. Wiem. Wchodzisz. Card Shark, co my tu mamy za zadaniem? The Green jest Card Sharkiem, cokolwiek to znaczy. Nie mam bladego pojęcia. Możemy sprzedać dla syndykatu ziomka, dostać 300 golda i dostać punkty dla syndykatu. Możemy zrecyklować i dostaniemy 150, ale dla niebieskich dostaniemy, więc sorry. The Green, przykro mi, miło z tobą było, się współpracowało, ale idziesz na recykling. Było miło, więc mamy nową kartę do zatrudnienia jakiegoś pracownika. Bywaj tak. Już się gubię z tym wszystkim. Potrzebuję doładować paliwo. Jeden infected był, nie założyłem tego? No co wy? Wchodzisz. Kurde, paliwa mi brakuje. Palonko. Air alarm. No właśnie, wpuściłem jednego typa. Dobra, weźmiemy to. Jesteś w miarę spoko. Wiem, że nie ma paliwa. Już zdobywam paliwo. Już zdobywam więcej paliwa. Jeszcze więcej paliwa. More fuel! Pełno debuffów dla wszystkich. Pełno debuffów. Dobra, to teraz robimy mydło. Zmiana planów, bo wykonaliśmy zadanko. Więc przerzucamy sobie robotę. Ja cięż pierdyle. Oni niech tu zostaną przy mydełku dalej. Niech mydełko robią. Potrzebujemy mieć facy i potrzebujemy mieć Ben Flower. I tak naprawdę to wszystko nie jest mi generalnie potrzebne. Wracać tu wszyscy. Muszę to na nowo ogarnąć. Jest mi potrzebne. Czekajcie. Facy chcą. Ale ja facy będę potrzebował, chociaż tu jest łatwa kasa. 158, czy to się opłaca? Tak średnio się opłaca. Na razie może podtrzymajmy. Mineralsów na pewno nie będę robił. Ci chcą włosy. W dupie mam włosy. Skórnie robię. Skin. Olejemy na razie sprawę może. Mydło jest mi potrzebne. Mamy 13 godzin. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Fats i Boneflower. Czyli potrzebujemy mieć dużo mięsa. I tego. Więc tutaj bym dokoptował slota. Tutaj dokoptujemy też slocika. W sumie mamy pieniądze. Więc wiecie co, ja wszędzie dokupię sloty, bo później będę zapominał o tych rzeczach. I teraz tak, nie mamy dość kładników. Myślę, że możemy do mięsa... Nie mam pieniędzy. Ja, 3 dolce mi zostały. Pushera. Dobra, kto jest masochistą i chce pracować z mięsem? Nic nie ma. Neo może pracować sam. Hannibal, tutaj. Wali, ty idziesz do mięsa. Wali będzie z bąkiem. Teraz tak. Frozen. Tylko ten gamoń mi tu będzie blokował. Doktor Frozen, don't know who i... I może nowy kolega, Logaring, który ostatnio tam komentował coś. Pomożesz tutaj z kościami. Na razie Neo będziesz tutaj zapierniczał. No i pytanie, czy ja mogę tutaj tych łebków dorzucić. Ty możesz tu pomóc, ale to nic nie daje. No więc dobrze, więc oni będą tutaj zapierdzielali i robili poszczególne rzeczy pojedynczo. Niech pozyskują, a my się skupiamy teraz na mydełku. Jakieś tam dodatkowe składniki zawsze chcę pozyskiwać, po to mam tych ludzi, żeby nie marnować jakby czasu i ciałek. Swoją drogą mogę mieć 30 ciał, więc to tak dupy nie ratuje, ale no... kupiamy się tutaj na mydle.
No i dobrze. I co? I ty wchodzisz. Zadanie główne wykonane. Ty idziesz tutaj na spopielonko. Ciebie ładujemy. Niebieskiego bym chciał generalnie. Jednego niebieskiego bym chciał zatrudnić, wiecie. Anonimowy raport. Kto tu? Sylwek! Naprawdę? No takich ludzi muszę tutaj recyklować nawet. No nie, olewam sprawę debuffów i wszystkiego. Potrzebuję mieć nowego pracownika i to w miarę dobrej jakości. O właśnie, o właśnie! O to mi chodziło. Na Tomorrow Shifta wskakujesz. Nowy koleżka zasili nasze szeregi. Ty jesteś w miarę okej. Okay. Chodzisz na zakład. Ty jesteś, no powiedzmy, zaakceptujemy cię. Infected przecież zażyłem, to no szlak by mnie jasny trafił. Musi zielona lampka się zapalić wtedy. Air alarm znowu, safe employee. Dobra, produktywność niech spada. I tutaj coś mamy. Teddy jest opętany przez demona. Powinien zostać spalony. Teddy, o nie. Pozwólmy na spalenie, wtedy no zostanie spalony Teddy, tak? 10% do produktywności, lojalność wzrośnie. Albo tak naprawdę nie mam żadnej innej opcji. Sorry Teddy, nie mam żadnej innej opcji. Mógłbym jeszcze z pastorem pogadać, ale to kosztuje 600, albo mi 300 krwi i mięsa i wtedy obudzić jego demoniczne rzeczy. A to by było zajebiste. Jakbyśmy demona w nim obudzili. Takie fajne, tylko potrzebował mieć krew i mięsa, a tego nie mamy. Ciekawe, jaki to jest ukryty potencjał. Czy to jakiś demon by zmienił na przykład wygląd na demona? Zarąbiste by to było. A póki co to możemy tylko spalić. Tylko, że tracę kolejnego pracownika. No i to jest spory problem, nie? Bo tracimy w zasadzie dobrego agenta, którego nie do końca chciałem stracić, no. Bywa i tak. Łatwo w życiu nie jest. Mamy energię na maksa doładowaną. Jeszcze jednego możemy zrecyklować. Order complete. Dobra, to wykonaliśmy i chyba więcej zadań nie będziemy wykonywali. Chyba więcej zadanek nie będziemy wykonywali. Ja myślę, że powinniśmy teraz dać tu niektórym pracownikom podpoczywać. Na przykład pani Frozen niech sobie odpocznie. Wali niech sobie odpocznie, Boniek niech sobie odpoczną. Reszta pracowników będzie tutaj wykonywała. Ty jesteś chyba do Blood Section, nie? Blood Section. Reszta pracowników będzie po prostu wykonywała jakieś pierdołowate zadania, żeby mi tutaj podstawowych minerałów narobili. Tylu kanet kłótnich robią. No, nie wiem. A jeszcze tutaj ich mam. Ojojojojoj. Tak naprawdę nie wiem, co powinienem więcej produkować. Chyba naprodukujemy kilka podstawowych rzeczy. Żeby nie tracić ciałek. Sylwek, możesz pracować z Neo. Wy nie chcecie, a chcecie razem pracować? Nie chcecie. Tych czerwonych to ja naprawdę muszę powypierdzielać. Dobra, i robimy teraz podstawowe, bazowe składniki. Mięso jest nam potrzebne generalnie do zadania. A to jest w miarę sporo warte, więc jeszcze bym tu kogoś ci dorzucił. Może dorzucimy ci... ciebie? 56, dobra, niech się skupiają na mięsku, a reszta tam wypoczywa. To jest parę godzin, 4 godziny, więc chyba da radę to wyrobić, chociaż no nie wiem, 56. No zobaczymy, zobaczymy, czy się uda. Nie jestem przekonany, no ale dobra, oni też są też mocno przemęczeni. Następny agencik. Ty możesz wejść, bo jesteś niebieski, mimo że nie jesteś idealnym koleżką. No to niestety. Więcej ciałek potrzebujemy, narobimy sobie ciałek. O, fajnie, teraz wpadło parę agentów. Także, że dopieszczę sobie kruchełkami. 27, no ty musisz niestety wejść. Chodzisz, bo jesteś w miarę dobrym pracownikiem. Ciebie nie chcę, ktoś awansował na wyższy level. Cieszę się bardzo z tego tytułu. Zadanie wykonane.
Więc udało nam się robotę wykonać. Mamy jeszcze 2 godziny. Nie jesteś najlepszy, ale ciebie też wpuszczę, bo mamy dużo energii. Mamy też dużo ciałek, więc na spokojnie możemy działać na spalonko. Zadanie wykonane. Ty jesteś zwykłym typem. Też możesz wejść plus 90. Czerwony możesz wejść. Nie jest idealny, ale chciałbym jeszcze, może mi się uda dobić na ten wyższy poziom. A, dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, czy mi się uda. Szybko, szybko. Co się stało? Co się stało? Co się stanęło? Nie wiem, dlaczego jeden pracownik mi odpadł. Infected, szlak by to! Aaaa! To jest takie ciężkie, nie dobiłem, dosłownie zabrakło mi jednego typa. Nie zatrudniłem innego typa. Dobra, bierzemy to. Construction complete. Gra jest ciężka, naprawdę jest ciężka, trzyma w napięciu, tekstylia powinienem robić. Kolejne zadanie mi wpadło, myślałem, że wszystkie już wykonałem, a tu już tekstylia mi wpadły. Ajajaj. Skin section jeszcze mogę wykonać. To przy okazji kasy sobie weźmiemy. Construction nam doszło. Polimery, czyli tworzywa sztuczne. Precious metals, czyli cenne metale. I jakieś durable fibers do wykonania. Czyli potrzebuję mieć 800, 1200 kasy. Ale nie będę miał tego teraz, no bo pracownicy mimo wszystko... O, muszę im zapłacić. I to nie mało. Bardzo nie mało. Spociłem się jak cholera. Jeszcze nie wykorzystałem karty na zatrudnienie. Kończmy ten dzień. Zobaczmy, jak to wyszło. No, no, długo jeszcze. Ten ekran ładowania przy dysku SSD to mnie nie ratuje. Dobra, wam nie będę nic płacił, bo mnie to szlak trafia, żeby wam płacić. Neo też nic nie będę płacił. 600 golda? Tobie nie muszę płacić, będę udawał, że płacę. Sylwek, nie dostaniesz pieniędzy. Boniek, Gartak, Wali Junior. Wiecie co, dzisiaj nikomu nie zapłacę. Pierdyle to. 12 na 12 wykonałem. I teraz za każde wykonanie orderu Arka dostaję jeden point to deconstruction, czyli chyba to. No bo spadłem z tymi pointami dosyć mocno. Nawaliłem. I to chyba bym dostał ten Ark status, tak? Więc do zastanowienia się. No nic. Fajnie, że wpadliście. Dzięki. Do następnego razu. Cześć.